Gmina Pyskowice może się pochwalić nowymi gadżetami promocyjnymi, szczególnie przydatnymi podczas długich jesiennych wieczorów. To samo zaciskowe opaski odblaskowe oraz zakładki do książek w wielu wersjach kolorystycznych. I jak się okazuje, na tym nie koniec. Materiałów promocyjnych w Pyskowicach nie brakuje. Wśród licznych gadżetów z herbem bądź logo miasta znaleźć można na przykład piłki plażowe, kubki termiczne, koszulki, parasole, a nawet ramki pod tablice rejestracyjne. Teraz do całej gamy asortymentu dołączyły dostępne już kiedyś i cieszące się sporym zainteresowaniem opaski odblaskowe. A ponieważ okres jesienny i obowiązek, wiadomo, poza terenem zabudowanym jest noszenie odblasku, zresztą dla własnego bezpieczeństwa, to my nie tylko zachęcamy do zakupu pyskowickich odblasków, ale w ogóle do noszenia tych odblasków dla własnego bezpieczeństwa i innych użytkowników ruchu. Opaski odblaskowe z logo Pyskowic i adresem miejskiej strony internetowej dostępne są w 9 wariantach kolorystycznych. Sztuka kosztuje złotówkę i 2 grosze. A teraz nowość, czyli gadżet, z którego najbardziej ucieszą się miłośnicy czytania. Jesień to też długie wieczory, sprzyjają czytaniu, także wydaliśmy kolorowe, filcowe zakładki do książek. Również je bardzo polecamy, są w aż 11 kolorach i można je u nas kupić za 2 złote i 3 grosze. Na tym jednak nie koniec. Po zeszłorocznym sukcesie albumu Pyskowice na starych pocztówkach Urząd Gminy postanowił przygotować 2 kolejne ciekawe wydawnictwa. Jedna związana jest właśnie ze starymi pocztówkami. Będzie to taka broszura pocztówkowa właśnie w oparciu o te wydawnictwo Pyskowice na starych pocztówkach. Myślę, że dla wszystkich kolekcjonerów i nie tylko bardzo ciekawa, bo zarówno jest to książeczka, jak również po wyjęciu takiej pocztówki można z niej korzystać i wysłać ją. Szczegóły drugiego wydawnictwa są póki co owiane tajemnicą. Wiadomo jedynie, że album dotyczył będzie zupełnie nowej tematyki, a urzędnicy mają nadzieję, że mieszkańcy będą go przeglądać ze sporym sentymentem.